papież Franciszek nie przebierał w słowach. Basta, basta, basta. Papież Franciszek nie pozostaje ślepy na okrucieństwa dziejące się na świecie i nieustannie apeluje o pokój w miejscach, gdzie toczą się konflikty zbrojne. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Watykanie głowa Kościoła zwróciła uwagę przede wszystkim na trwającą od ponad miesiąca wojnę w Strefie Gazy. Następca ŚW Piotra w wyjątkowo emocjonalnych słowach prosił o wstrzymanie ognia i uwolnienie zakładników. Basta, 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 brzmiał. Papież Franciszek nawołuje o pokój w Strefie Gazy. Papież Franciszek spotkał się w niedzielę w Watykanie z rzeszą wiernych, którzy przybyli na cotygodniową modlitwę Anioł Pański. Jego przesłanie było jednak wyjątkowo mocne i rozpaczliwe. Głowa Kościoła katolickiego błagała o przerwanie walk między Izraelem a Hamasem, pomoc rannym i uwięzionym w Strefie Gazy oraz uwolnienie przetrzymywanych zakładników. Basta, 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 mówił załamany z bezsilności papież, przekonując jednocześnie, że jest blisko wszystkich cierpiących, i Palestyńczyków, i Izraelczyków. Obejmuje ich w tym mrocznym momencie. I modlę się za nich, zapewnił. Głowa Kościoła martwi się o rozszerzenie konfliktu. Papież Franciszek od tygodni jest bardzo zaniepokojony wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia. Jak dziś tłumaczył, broń nigdy nie przynosi pokoju. Wyraził też obawę o rozszerzenie się konfliktu na inne rejony i los cywilów. Niech wpuści się znacznie więcej pomocy humanitarnej dla tej wycieńczonej ludności. Niech uwolnieni zostaną zakładnicy, wśród których jest wielu starców i dzieci, nawoływał. Dodawał ponadto, że każda istota ludzka, czy to chrześcijanin, Żyd czy muzułmanin, z każdego narodu i religii, jest święta i cenna w oczach Boga i ma prawo żyć w pokoju. Polecił zatem trwanie w wierze i gorliwą modlitwę. Papież nie zapomina o innych wojnach. Franciszek nie zapomina także o walczącej Ukrainie, do której obywateli zwrócił się z okazji 400. rocznicy męczeńskiej śmierci ŚW. Józefata Kuncewicza. Modlę się z wami o pokój w tym umęczonym kraju. Bracia i siostry, nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, nie zapominajmy o niej, prosił i wspomniał o wojnie domowej w Sudanie, apelując również o zawieszenie broni w tamtym konflikcie.